Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Tomasz Pajączek, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Miasto pomoże koszykarskiemu Śląskowi, ale szczegóły będą znane najwcześniej pod koniec lutego. Spotkanie przedstawicieli władz Wrocławia i klubu nie przyniosło oczekiwanych konkretów. Chęć pomocy jest, konkretnych obietnic na razie brak. Tak najkrócej można podsumować spotkanie przedstawicieli władz Wrocławia i koszykarskiego Śląska. Marcin Garcarz z Urzędu Miasta przyznał, że klub może liczyć na wsparcie finansowe ratusza, ale zamknięty kilka tygodni temu budżet na rok 2013 sprawia, że w tej chwili za wcześnie, by mówić o szczegółach. Dyrektor Departamentu Prezydenta Rafała Dudkiewicza zapewnił przy tym, że zdaje sobie sprawę z roli i tradycji, jaką koszykówka odgrywa we Wrocławiu. Obie strony wyznaczyły sobie kolejne spotkanie na koniec lutego. Reprezentujący WKS prezes zarządu spółki Śląsk-Wrocław Basketball ma nadzieję, że pod koniec miesiąca będzie już znacznie mniej niewiadomych. Niezależnie od pieniędzy z miasta cały czas staramy się pozyskiwać środki z innych źródeł, mówi Michał Lizak. Od tego, w jaki sposób miasto wesprze Śląsk, uzależnione jest także to, o jakie cele drużyna będzie walczyć w przyszłym sezonie. Podczas spotkania włodarze klubu zadeklarowali, że drużyna chce w przyszłych rozgrywkach bić się o podium Mistrzostw Polski. By tak się stało, w budżecie klubu musi być około 5 milionów złotych. Zespół Śląska w tym sezonie pewnie zmierza do awansu do Ekstraklasy. Po 22 kolejkach wrocławscy koszykarze zdecydowanie prowadzą w pierwszoligowych rozgrywkach. Zgrupowanie piłkarzy Śląska na Cyprze przekroczyło półmetek. Zawodnicy Mistrza Polski mają za sobą 3 mecze sparingowe. Wrocławianie do kraju wrócą 11 lutego. Jako ostatni do 25 podopiecznych trenera Stanisława Lewego dołączy na Cyprze Przemysław Kaźmierczak. Pomocnik Śląska znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na towarzyskie spotkanie z Irlandią. Mistrzowie kraju mają już tymczasem za sobą 3 spotkania kontrolne na wyspie Afrodyty. Dobrą formę i skuteczność zaprezentowali w nich wrocławscy napastnicy. Strzelają i Krystian Dias, i Łukasz Gikiewicz, i Jakub Więzik. Najlepiej oczywiście wypada w tej statystyce Dias, który schudł, który jest bardziej dynamiczny, który wreszcie pokonuje bramkarza rywali, chociaż no, wielokrotnie też zdarzało mu się to z rzutów karnych, więc jakby tutaj nie należy tych bramek tak typowo piłkarsko liczyć. No, czy tak będzie, czy przełoży się dyspozycja napastników ze sparingów na ligę, to zobaczymy. Dobra dyspozycja w meczach kontrolnych Gikiewicza i Diaza sprawia, że coraz gorsza wydaje się być sytuacja kolejnego z wrocławskich napastników, Holendra Johana Voskampa. On się źle prezentuje i to już było widać nie tylko w tej rundzie, która za nami, ale także w tych grach kontrolnych, które były we Wrocławiu. Zdecydowanie odstawał w porównaniu do Christiana Diaza, który jest w fenomenalnej formie strzeleckiej, ale też Łukasza Gikiewicza. No nie spodziewam się, żeby się Johan w rundzie wiosennej odkleił od ławki rezerwowych. Okres transferowy we wrocławskim klubie przebiega bardzo spokojnie. Tego jednak zdaniem wielu ekspertów należało się spodziewać. Z tego powodu, że klub nie ma pieniędzy na nowych zawodników. Od początku było wiadomo, że tylko jeżeli Śląsk kogoś sprzeda, to będzie mógł kogoś kupić. Nikogo nie sprzedał, więc i jedyną szansą na taki transfer jest zatrudnienie Krzysztofa Ostrowskiego, który przez ostatnie pół roku był bezrobotny, a teraz od kilku tygodni trenuje ze Śląskiem. No i to jest takie dobre rozwiązanie, bo to jest zawodnik z Wrocławia, zawodnik o określonym potencjale, który jednocześnie prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, jest niezależny finansowo, więc jakby to jego zatrudnienie nie obciąża budżetu, a drużynie pomóc może. Zgrupowanie wrocławskich piłkarzy na Cyprze zakończy się 11 lutego. 12 dni później Śląsk w pierwszym meczu rundy wiosennej Ekstraklasy zagrał u siebie z Widzewem Łódź. 5 tenisistek stołowych z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego startowało w rozegranym w Częstochowie ogólnopolskim turnieju kwalifikacyjnym seniorek. Najlepiej spisała się Natalia Bajor. Zawody wygrała inna reprezentantka Dolnego Śląska, Katarzyna Grzybowska z Polkowic. Natalia Bajor jako jedyna z zawodniczek wrocławskiego klubu dotarła do czołowej szesnastki turnieju głównego, w którym rywalizowały 64 tenisistki. Tu niestety trafiła na triumfatorkę poprzednich zawodów cyklu, Antoninę Szymańską. Bajor wygrała pierwszego seta w pojedynku z reprezentantką GLKS-u Nadarzyn, ale przegrała 4 kolejne partie i nie zakwalifikowała się do ćwierćfinału. W walce o miejsca 9-16 wrocławianka uległa Renacie Gumuli z Lublina i zakończyła ostatecznie zawody na 16 pozycji.
Miejsca w trzeciej dziesiątce zajęły dwie inne tenisistki stołowe Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Ada Jończyk i Daria Łuczakowska. Paulina Knyszewska i Marta Hrabąszcz uplasowały się na odległych pozycjach. Zwyciężczynią trzeciego turnieju kwalifikacyjnego seniorek w Częstochowie została Katarzyna Grzybowska z MKSTS-u Polkowice, która w finale po zaciętej walce pokonała wcześniejszą pogromczynię Natalii Bajor, Antoninę Szymańską 4-3. W krajowym rankingu sezonu 2012-2013 liderką pozostaje aktualna mistrzyni Polski Li Qian z KTS Tarnobrzeg, która wyprzedza Natalię Partykę i Antoninę Szymańską. Czwarta jest Katarzyna Grzybowska. Najlepsza z wrocławskich tenisistek stołowych Daria Łuczakowska jest 10, a jej koleżanka klubowa Natalia Bajor zajmuje 18 lokatę. Plan jest ambitny, zdobyć medal na igrzyskach w Brazylii. Taki cel ma młodzieżowy mistrz Europy w zapasach Dawid Klimek. Sam talent jednak nie wystarczy, by dobrze przygotować się do olimpijskiej rywalizacji w Rio de Janeiro. Choć do najważniejszej sportowej imprezy pozostało 3,5 roku, opiekunowie Dawida Klimka już teraz ze swoimi planami wybiegają w daleką przyszłość. Pierwszemu trenerowi zapaśnika marzy się profesjonalny zespół, w którym jego wychowanek miałby optymalne warunki przygotowań do igrzysk. Jest potrzebny team, jest potrzebny główny sponsor, ktoś, kto by się zaopiekował tym młodym narodowym talentem, że tak powiem, bo to jest jeden z najbardziej utalentowanych sportowców, nie tylko zapaśników, ale sportowców Polski, i warto w niego zainwestować te 3,5 roku po to, żeby cieszyć się medalem olimpijskim. Opiekę trenerską Dawid Klimek ma najlepszą z możliwych. Młody zawodnik ćwiczy pod okiem trzykrotnego medalisty olimpijskiego Józefa Tracza, który szkoli także bohatera ostatnich igrzysk Damiana Janikowskiego. Pod tym względem szkoleniowym możemy być spokojni. Zresztą Dawid jest tak nastawiony na sukces, że praktycznie może go prowadzić każdy i on osiągnie ten sukces. Jedyna przeszkoda to brak właśnie funduszy. A potrzeby zapaśników w porównaniu do innych dyscyplin nie są akurat wygórowane, przekonuje Hieronim Kuryś. Te koszty to są w granicach 50 tysięcy rocznie. Nie jest to zbyt duża kwota, aczkolwiek w tej chwili nie posiadamy żadnych środków na tworzenie tego teamu, tych przygotowań pod Dawida. Plany na ten rok wychowanek uczniowskiego klubu sportowego Tygrysy Smolec ma bardzo ambitne. Wygrać wszystko, co jest już w grupie juniorskiej i wystartować w jesiennym pucharze Polski seniorów z nadziejami na oczywiście medal. A w przyszłym roku plan jest taki, że będzie panował w Polsce, może na razie w Polsce, już w grupie seniorskiej. Największym sukcesem w zapaśniczej karierze Dawida Klimka jest do tej pory złoty i brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie Sport Game jutro rano. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.